Dzień dobry, nazywam się Anna Miszczyk, jestem dietetykiem. Dziś opowiem, jak dietą wpłynąć na zmniejszenie niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą oddychanie powietrzem złej jakości. Smog jest przyczyną powstawania ogromnej ilości wolnych rodników w naszym organizmie, a co za tym idzie, nasila tzw. stres oksydacyjny. Okazuje się, że chociażby drobne zmiany w takim codziennym jadłospisie mogą zmniejszyć to niebezpieczeństwo. Otóż sekretem diety antysmogowej są produkty bogate w antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze, które niwelują wolne rodniki i łagodzą stres oksydacyjny. Dieta taka powinna być bogata w witaminę C, która jest silnym przeciwutleniaczem oraz wspomaga pracę układu odpornościowego. Możemy ją znaleźć w owocach oraz w warzywach, takich jak kiwi, papryka, natka pietruszki, czarna, czerwona porzeczka, kalafior oraz brukselka. Kolejnym składnikiem jest witamina E, którą zawierają oleje roślinne, migdały oraz jaja, orzechy, marchewka oraz takie zielonolistne warzywa, chociażby takie jak jarmuż. Zmniejszyć stres oksydacyjny mogą również kwasy omega-3. Są to kwasy tłuszczowe przeciwzapalne, które znajdziemy w rybach, takich jak mintaj, morszczuk, łosoś, śledzie oczywiście również. W olejach roślinnych, takich jak chociażby olej lniany oraz orzechach włoskich czy laskowych. Ważnym elementem również są witaminy z grupy B. Przede wszystkim kwas foliowy, znajdujący się w produktach zbożowych z pełnego przemiału, w ciemnozielonych warzywach, w nasionach roślin strączkowych oraz w owocach. Ważna jest również witamina B6, którą znajdziemy w kaszy gryczanej, w brokułach czy ziemniakach oraz witamina B12, znajdująca się w produktach pochodzenia głównie zwierzęcego, takich jak mięso, sery czy dobrej jakości wędliny. Ważny jest dla nas również poziom witaminy D, którą głównie dostarczamy w postaci suplementu lub leku, ponieważ ciężko w naszej szerokości geograficznej mieć odpowiednią taką ekspozycję na słońce. Oraz podsumowując, dobrze taki zbilansowany jadłospis, dobrze zbilansowana dieta jest bardzo ważnym elementem w dbaniu o zdrowie, nie tylko w okresie podwyższonego ryzyka na smog.